Od zawsze hitem są złote prezenty, szczególnie jeśli idzie o komunie, chrzciny i śluby. W tej chwili coraz popularniejsze są również sztabki złota. W grupie Goldermark w zeszłym roku sprzedaliśmy małych sztabek złota, które najczęściej wybierane są na prezenty, prawie 13 tysięcy. Mówimy tu o sztabkach 1, 2, 5 i 10-gramowych, które chętnie wybierane są jako prezent, zarówno w formie klasycznej sztabki złota, jak i można znaleźć również sztabki z okolicznościowymi motywami, które klienci chętnie wybierają, z uwagi na to, że w sztabkę już nie warto ingerować inskrypcjami czy dedykacjami, je sobie zachowujemy raczej na certyfikaty czy dodatki do upominku. Sztabka złota to doskonałe rozwiązanie w momencie, kiedy stajemy przed dylematem, czy podarować pieniądze, czy jednak jakiś drobny upominek. Dlatego, że sztabka złota pozostawia obdarowanemu wybór, czy może ją spieniężyć, czy jednak zachować jako pamiątkę i spieniężyć przykładowo w przyszłości. Popularne są również srebrne monety z motywami okolicznościowymi, zarówno na chrzciny, na komunie, jak i na śluby. Jeśli planujemy podarować komuś złotą sztabkę, warto pomyśleć o tym prezencie wcześniej. Standardem na rynku złota są zakupy z terminem realizacji, kilkunastodniowym czy kilkudziesięciodniowym. Dlatego jeśli wypatrzyliśmy już naszą sztabkę złota, warto już teraz złożyć zamówienie, aby była gotowa w momencie, kiedy szykujemy się na naszą uroczystość. To także doskonały sposób, żeby z wyprzedzeniem zaplanować wydatki i rozłożyć je w czasie, gdy na taką uroczystość rodzinną się wybieramy.